Serwus, z tej strony Malinowy Nos. W tym odcinku filmik pogadankowo-degustacyjny. Zobaczcie, flaszki przede mną. Produkcje kilkuletnie, zaraz pokażę wam co i jak. Także zapraszam do oglądania. Wyciągnąłem z piwnicy kilka win nalewek. Te butelki przede mną to są właśnie one. I pokażę wam co się dzieje, jeżeli zawsze się zabutelkujemy. Albo jak wygląda etap dojrzewania w butelkach wina czy nalewki. Także zapraszam do oglądania. Teraz wszystko będzie jasne. Jak już wspominałem, jeżeli robimy jakieś alkohole, to im później butelkujemy cokolwiek, tym lepiej. Bo mamy pewność, że to dofermentuje, że się wyklaruje i będzie czyste. Większość z tych nastawów, które tutaj pokazuję, one są jeszcze zasadami. Zobaczcie tutaj. Tutaj już widać na butelce wino jaśminowe, kwiatowe, super, naprawdę świetne. Piana jest bardzo długa, bardzo długo się trzyma. Rewelacyjne. Sprzed 2 lat. Ale widać już, że osad jeszcze minimalnie, ale powstał. Nie mówiąc o innych winach. Wino z zielonej herbaty. Ono po 3 latach, ono dalej jest mętne. Duża butelka. Co mamy dalej? Wino ananasowe 2014. No, może się wyklarowało, ale widzicie tutaj osad na brzegu, bo leżało w tą stronę. I tego osadu trochę jest. Zebrał się i wino po wyniesieniu z piwnicy się zmętniło. Ananasik tu jest drugi. Wino ryżowe jeszcze bez przypraw, także jeszcze białe. 2011. Także wyobraźcie sobie, że ta butelka ma już 6 lat. Strasznie dużo. Ale tu osadu jest mało. Butelka jest zakurzona. 6 lat leżała w piwnicy. I może od tego wina zaczniemy. Wino 2011. Tu są jeszcze nalewki, bo wina winami. Ale mamy tu miód pitny. I widzicie, miód pitny jest zlany, zobaczcie. Na dole jest osad. Zobaczcie, wygląda bardzo ładnie, przejrzyście. Już się wyklarował, ale za wcześnie zlałem, bo jeszcze ten osad, dużo tego osadu jest na dnie, także. Ale to ten miód pitny jest też z roku 2012. To jest chyba czwórniak, jak pamiętam, czyli no, 5 lat już ma. Nalewka z pigwowca. Nalewka z pigwowca ma to do siebie, że z pigwowca japońskiego, że się robi ciemniejsza z biegiem czasu. 2012, też 25%. 5-letnia nalewka, bardzo ciemny kolor, ona na początku nie była taka. No i kolejna nalewka, widzicie, tutaj już osadu widać bardzo dużo. Z pigwy. A to nie jest pigwy, to jest cytrynówka. Z pigwy tu jest zaraz. Cytrynówka z osadem, z miąższem tak zwanym. 4-letnia, 30%. Też spoko. Tu jest nalewka. O, nalewka z pigwy też trochę ściemniała. Też widać jakieś drobinki osadu, jakby wiórki złota. 4-letnia, 30%. Może skosztujemy. Także widzicie, to jest to. Jeżeli robimy nalewki wina, jeżeli zależy nam na czystości, ja już teraz tak nie robię. Teraz te nalewki są czyste. Staram się je odfiltrować odpowiednio, ale wtedy jeszcze skupiałem się na innych rzeczach. Ważne, że są smaczne, one są naprawdę dobre. To, że mają trochę osadu, jakiś tam resztek, to jeszcze o niczym nie świadczy. Smakują naprawdę wyśmienicie. Tym bardziej, jak jeszcze poleżały tak kilka lat, to już zupełnie, także po 5 latach wino czy nalewka? Kosmos. Także naprawdę nie ma co się smucić tym osadem.
skosztujemy tylko tego wina ryżowego z 2011 roku. W 2010 zaczynałem w ogóle swoje działania w produkcji win. Wtedy nastawiałem w butlach plastikowych 19-litrowych wina. Dwie, trzy butle, a później już poleciało, także wtedy zaczynałem swoje przygody. I po 7 latach już na tym etapie jest zupełnie inaczej. I to wino jest właśnie rok później, jak nastawiałem swoje pierwsze produkty. Nie naleję dużo. Tak na skosztowanie. Wino jest jeszcze lekko gazowane. Po 7-6 latach. Ale kolorek jest, teraz jak już dodaję kurkumę do wina ryżowego, to kolorek jest no ciekawszy. Po 6 latach. Sześcioletnie wino ryżowe. Dość mocne, wytrawne. To jeszcze robiłem wtedy na różnych ziołach. Nie na, tylko na ziołach prowansalskich, tylko na innych. Takie delikatne sake. Ale bardzo przyjemne. Zresztą nie będę wszystkiego próbował, opowiadał, tylko mniej więcej chciałem wam pokazać, co się dzieje z nastawami po czasie. Nie wiem, czy wina, czy nalewki próbować. Ogólnie chciałem wam pokazać, że nie śpieszmy się z butelkowaniem win. Jeżeli chodzi o wina, to im później zabutelkujemy dane wino, tym lepiej. Bo mamy pewność, że dofermentuje, wyklaruje się i wszystko będzie ok. Jeżeli za wcześnie zabutelkujemy i jeszcze to wino będzie fermentować, to zrobią nam się granaty i może wino butelkować, wybijać korki w piwnicy. Wrzucimy wino, butelki wina do piwnicy i ono zacznie wybijać. Także będziemy mieli problem, wino nam się wyleje i nic z tego nie będzie. Także im później zabutelkujemy wino, tym lepiej. O, właśnie, zobaczcie. Wino lekko jeszcze jest musujące. Po tylu latach ono dalej gazuje. To jest właśnie to. Minimalnie dofermentowało wino jaśminowe sprzed 2 lat. Wino jaśminowe jest bardzo, bardzo fajne. Szczególnie ja bym go używał jaśminu dodatkiem jako dodatek do piw. Naprawdę, jaśmin bardzo długo utrzymuje pianę. Więc kwiat jaśminu jest idealny do kolorek taki delikatny, szampanowy. Naprawdę rewelka. I wino za wcześnie zabutelkowane, bo jeszcze minimalnie gazowało po otwarciu. Ale wino jest naprawdę super. Jeszcze dość słodkie. Pycha. Naprawdę, jakbym miał więcej jaśminu, świetny dodatek do innych win, czy do... Świetny jaśmin jest to właśnie do piwa. Ale spróbujmy jeszcze kilku nalewek. Cytrynówka z 2013 roku z osadem. Za wcześnie zrobiona. Ten osad pachnie... Oj, pachnie bardzo cytrynowo. Ten osad trochę przeszkadza w tym wszystkim. No, nie za słodka. Smakuje super. Ostatnio do mnie do sklepu przychodzą klienci i podrzucają mi pomysły na kolejne filmiki. I lada tydzień będę nagrywał kolejne materiały z kolejnymi przepisami. Mam kilka pomysłów na kolejne nastawy. Nie będę zdradzał, co to jest. Będzie to pewna kiszonka niebawem i kolejne wino. Także
Zachęcam do oglądania. Bo pomysły same przychodzą, także będziemy nagrywać niebawem coś. Tu mamy Mute Fitness 2012 roku, czwórniak. Zobaczcie, i znowu za wcześnie zbutelkowany, osad się pojawił na dnie. Wino, miód jest klarowny, przejrzysty, bo osad już osiadł, więc po 5 latach to jest to. Wczesne butelkowanie właśnie tak się ma, ale osad nie wpływa na smak. Dany produkt może być smaczny, tylko z tym osadem on później jest nieapetyczny, więc staramy się, żeby to właśnie to, co robimy, było klarowne i przejrzyste, bo wtedy jest dużo apetyczniejsze niż jak z tym osadem, gdzie to się zmiesza i teraz już nie będzie takie fajne. Miodek 5-letni. Pachnie miodem, to chyba był słonecznikowy miód, z tego co pamiętam. Tak mi się wydaje. Pycha. Jak na miodek, czwórniak. Od razu czuć miód. Balsamik. Pycha. Wszystkiego nie będę próbował, bo to nie ma sensu. Chciałem tylko pokazać, jak wygląda etap kilkuletniego trzymania. Zobaczcie, tutaj wino anansowe. Pojawia się jakiś osad. Też troszkę za wcześnie zlane. Mimo, że to tam pół roku czy rok już było zlewane po nastawieniu, a mimo wszystko jeszcze tam się osad po kilku latach pojawił, także korki aglomerowane trzymają. Producent zaleca 2 lata, a mimo wszystko 4-5 lat trzymają. Są ok, także nie ma z tym problemu. W piwnicy ok. Ważne, żeby wszystko było dobrze dofermentowane, wyklarowane i ok, bo jeżeli za wcześnie zabutelkujemy, jeszcze jest wino niewyklarowane, to gdzieś tam się będzie pojawiał osad i na dnie, i na korkach, jak będzie zacznie wybijać, daj Boże, zacznie wybijać korki, jak będzie jeszcze gazować. Więc nie śpieszmy się z butelkowaniem, to jest bardzo ważne. Bo za wcześnie zabutelkowane wino to jest problem. Im później, tym lepiej. Lepiej potrzymać dłużej w balonie wino, czy nalewkę też, niż później kombinować, co z tym zrobić, jak zacznie wybijać korki, także ogólnie później do leżakowania odkładamy wina, niech dojrzewają. I tak właśnie z tymi, pokażę jeszcze kiedyś starsze roczniki, mam jeszcze wina z 2010 roku, ale to w innej piwnicy, bo jakby były w tej, to bym zaraz je wyrwał, dorwał, także to tyle w tym filmiku. Niebawem kolejne produkcje. Mam pomysł na winko. Nie powiem jakie. I na kwas. Nie powiem jaki. Także lada tydzień powinny się pojawić jakieś materiały z filmikami. Oglądajcie, subskrybujcie, proponujcie przepisy na jakieś fajne wino, nalewki. Jesteśmy otwarci na propozycje, będziemy nagrywać, także balony mamy wolne, więc chętnie coś nastawimy. Także do zobaczenia w kolejnych odcinkach.